od wydatki na Wojsko Polskie. To są wydatki na Wojsko Polskie. Radio trzeszczy, bo to są wydatki. Chociażby, to trzeba było najpierw ewakuować
zapasy z zachodu na wschód. Przede wszystkim zapasy żywności, ale nie tylko. Otóż obliczono, że jeśli Polska straci Poznańskie i Pomorze, to nie trzeba będzie zwycięstwa militarnego przeciwnika. Wystarczą 3 miesiące, żeby w Polsce zapanował taki głód, który zmusi do kapitulacji armii, bo nie będzie czym wyżywić wojska. Bowiem tak naprawdę to Wielkopolska w dużej mierze żywiła kraj, a nie Kresy Wschodnie, które chociaż miały tak żyzną glebę, jak prawda, chociażby te ziemie dzisiejszej Ukrainy Zachodniej, to de facto potrzebowały żywności z zachodniej Polski. Więc były, no i w dodatku przemysł wojenny, chłodnie, gdzie przechowywano żywność, tam jak mięso, tłuszcze, infrastruktura wojskowa była rozwinięta na zachodzie. Gdyby to wszystko utracono, jakby oddano Niemcom w pierwszych dniach wojny, to to groziło nieobliczalnymi skutkami w kolejnych tygodniach wojny dla gotowości do toczenia dalszych walk przez armię. Oczywiście, gdyby... Oczywiście. Że tak, ja tu mówię, do tego, że 10 dni, to i tak Niemcy oczywiście. Będą nad, wiem, czy nad Wisłą, no to może inaczej by ten plan układano, ale przecież nikt tego nie przewidywał, jak mówiliśmy, bliskie był czymś zupełnie nowym. Liczono, że kilka tygodni uda się zatrzymać Wehrmacht na zachód od Wisły i na północ od Bugu. Będzie czas na ewakuację. Opracowano dokładnie plany ewakuacji i ustalono miejsca na Kresach Wschodnich, gdzie mają być zapasy ewakuowane, gdzie nawet niektóre zakłady przemysłowe będą ewakuowane. Poczyniono przygotowania i liczono, że to się ten plan da zrealizować. Stąd brało się takie, a nie inne umiejscowienie wojsk polskich. Z punktu widzenia wojskowego błędne, z punktu widzenia politycznego i gospodarczego niestety no, wymuszone przez kształt granic i przez to, że na zachodzie było tyle ważnych ośrodków, że tak powiem, produkcji rolniczej, zakładów zbrojeniowych i magazynów wojskowych. No i właśnie dzisiaj też, panie profesorze, nie zapomnijmy rocznica bitwy pod Wiedniem. A, no rzeczywiście. I w roku 1933, 250. rocznicę spotkano się w Krakowie. Defilada pułków kawalerii, jaka odbyła się na krakowskich błoniach. Potem cała generalicja z marszałkiem Piłsudskim oddała cześć przed sarkofagiem Jana III w katedrze lwowskiej. No w tym samej idzie potem, za 2 lata już później będzie spoczywał Józef Piłsudski i spotka się z prochami Jana III Sobieskiego, więc też taki militarny dzisiaj dzień. No tak, ale dzisiaj doczekaliśmy czasu, kiedy sami Wiedeńczycy nie chcą pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu. No i niech Turków sprowadzają. Niech sprowadzą może jakiegoś paszę tureckiego, niech zrobią im pomnik, będzie przynajmniej poprawnie politycznie będzie. Tak, tak. Do tego dochodzi, że Turcy różnymi sposobami przychodzą do Europy i dostają jeszcze za to pieniądze, prawda, i obywatelstwo i tak dalej. To w marginesie. Powoli będziemy już podsumowywać nasze rozmowy niedokończone, a że podsumowanie najlepsze jest pewnie jeszcze pytanie i jakieś zaokrąglenie, więc rozmawiamy, przyjmujemy jeszcze telefon i potem już, że my niestety żegnamy się, bo rozmowy są niedokończone. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kłania się pięknie Andrzej z okolic Warszawy. Chciałbym ewentualnie zabrać głos, jeżeli można, w tej pięknej dyskusji. Można, tylko trzeba przyciszyć radio i mówić od razu, co się pragnie. Proszę pana profesora, proszę ojca, nie mógłbym spokojnie zasnąć, gdybym nie wspomniał dwie wybitne, moim zdaniem, sylwetki naszych dowódców, generałów. Chodzi mi o generała Kleberga, który samodzielną grupą operacyjną po lesie właściwie bitwę pod Kockiem praktycznie rozwiązał na korzyść tej grupy. Tylko brak amunicji i dalszych możliwości transportowych, ale przede wszystkim amunicji, powodował, że podpisał akt kapitulacji. Z tej okazji wydał chyba najpiękniejszy rozkaz do żołnierzy. Myślę, że w tym rozkazie jest cała zawarta sylwetka oficera odpowiedzialnego za swoich żołnierzy, głębokiego patrioty. I druga, i
prześladowania. Krótki rozkaz, ale nieprawdopodobny ładunek. Natomiast druga wybitna postać to admirał Unruk. Pragnę przypomnieć, że komunikaty płynące o tym, że Hel się broni, stanowiły jak gdyby o podstawach morale tych wojsk, które jeszcze walczyły, które się nie poddały, które no wiadomo było w Europie, na świecie, że istnieje ta obrona. Ale obie te sylwetki, jeszcze się obydwaj ci dowódcy wyróżnili się tym, że nie przyjęli od Niemców możliwości, prawda, zwolnienia i tak dalej. Obaj mieli niemieckie pochodzenie, tak zwane. Najbardziej może admirał Unruk, który jak gdyby bezpośrednio z rodziny niemieckiej pochodził. Natomiast generał Kleber również miał te niemieckie korzenie. Obaj ci dowódcy na czele swoich żołnierzy poszli razem z nimi do niewoli. Dziękuję bardzo panie Andrzeju, pozdrawiamy, widać, że też ma pan wiedzę tutaj historyczną. Chyba zakończymy na tych dwóch właśnie o postaciach rozmowy o II Rzeczypospolitej, przygotowaniu jej na II wojnę światową. Nikt pewnie się nie spodziewał, że pociągnie ją tyle ofiar, no i że będziemy zaatakowani też z dwóch stron, tak naprawdę. Chociaż pewnie przewidywania jakieś tam były, bo wywiad działał. Cóż, jeden z uczestników września zapisał w pamiętniku spotkanie z ówczesnym młodym socjalistą Józefem Cyrankiewiczem. Jechali chyba pociągiem i dyskutowano już po 17 września nad tym, co się w Polsce stało, i ów później jeden z władców PRL-u wtedy w 1939 roku odpowiedział na te pytanie o 17 września i o to, co zrobili bolszewicy, czy Rosjanie, czy Związek Radziecki, a co po tych świniach można było się innego spodziewać. Wtedy to powiedział. Za kilka lat był już zupełnie innego zdania na ten temat. Więc jakby podsumowując to, co dzisiaj żeśmy powiedzieli o II Rzeczypospolitej, ja tutaj chcę podzielić absolutnie to zdanie, które już tutaj padło chyba od jednej pani, która do nas była uprzejma zadzwonić, że to, co usłyszała od, na wykładzie od jednego z pracowników IPN-u. Gdyby nie było II Rzeczypospolitej i tego społeczeństwa, i tych oficerów, i tych ludzi, naszych pradziadków, dzisiaj nie bylibyśmy tacy, jacy jesteśmy, i może Polski takiej, jaką mamy, by nie było. Inaczej by się potoczyła nasza historia, innym bylibyśmy społeczeństwem, inaczej byśmy rozumieli Polskę, polskość. Pewnie znacznie gorzej by nam było dochodzić do tego, że jesteśmy gospodarzami w swoim własnym kraju, gdyby nie było tej tradycji przekazanej przez kolejne pokolenie, te wychowane w II Rzeczypospolitej, pokoleniu PRL-u, kolejnym pokoleniom. Przecież myśmy się uczyli tego patriotyzmu i od naszych rodziców, i od naszych dziadków. I każdy z nas pewnie może sobie przypomnieć z młodych lat, ja mówię o tych starszych oczywiście osobach, tak jak ja tutaj może. Kapłanów przy lekcjach religijnych, przy psalkach. Oczywiście. Przemycamy, że tak powiem. Oczywiście. Nie byłoby tego ruchu, jak mówię, ciągłego oporu i kontestacji przeciwko temu zniewoleniu Polski po roku 1945, gdyby nie ten ogromny ładunek patriotyzmu, przywiązania do państwa, przywiązania do wartości, które przekazało nam pokolenie II Rzeczypospolitej, i myślę, że on, myśmy tu mówili o sprawach gospodarczych, o sprawach wojskowych, ale tak naprawdę z punktu widzenia państwa, narodu, w tym w ciągłości długofalowej, nie jednego pokolenia, nie jednej wojny, to pokolenie było czymś najważniejszym, co przekazano nam. Ale
na tym wodzu. Nie, Dobrze. Dziękujemy bardzo. Nie, najpierw. Jeszcze przed nami spotkamy inne tematy historyczne do omówienia. Polityka dzisiaj II Rzeczypospolitej, a przed, no, dzień przed albo wybuch II wojny światowej, tak możemy powiedzieć, chcieliśmy tego dotknąć. Okazuje się, że też daleko poszliśmy też do przodu, to znaczy w historię tutaj współczesną. Dziękujemy bardzo, raz jeszcze pozdrawiamy. Zawsze pan profesor może pozdrowić jeszcze. Jest przywilej gościa. Specjalny pisarz z Warszawy, skórzenie to zrobił. Kto? Paweł. No, skórzenie to zrobił, masz. Kiedy? Dzisiaj. No ale on codziennie cię okłamuje, że to tylko dzisiaj. Byłem u niego w domu. I co? Nie było go. Wcale. Masz to, co zrobić. Radio Conchita.